Cześć. W tym odcinku po raz pierwszy uruchomimy naszą aparaturę. Zacznijmy może od baterii. Prezentowana przeze mnie to bateria RadioMaster litowo-jonowa 7,4 V 5000 mAh. Jest to jedna z wielu opcji zasilenia naszej aparatury. W zestawie oryginalnie dostajecie pojemnik na dwie baterie 3,7 V. Przed samym montażem postanowiłem zmierzyć napięcie. Później zobaczycie w dalszej części filmu, że to jest dość ważny element. Dobra, czas na montaż baterii. Z tyłu aparatury znajduje się miejsce do montażu baterii. Dla pewności, że wtyk wszedł prawidłowo w gniazdo, postanowiłem go troszeczkę docisnąć. Powiem wam szczerze, że tą klapkę ciężko położyć. Naprawdę miałem dość sporo kłopotu, aby ją tam chwycić porządnie, ale za to bateria w ogóle nie przemieszcza się w środku. Czas na pierwsze uruchomienie. Chyba dłużej trzeba przytrzymać. Welcome to OpenTX. Switch warning. Teraz uważajcie, to są naprawdę prawdziwe dźwięki wchodzące z aparatury. Postanowiłem przyspieszyć film i wyłączyć dźwięki. W kolejnych filmikach pokażę wam, jak zmienić te parametry. Naprawdę wszystko można tutaj dostosować, ale o tym może później. Teraz może przejdźmy przez prawie całe menu. Data. W sumie ważna sprawa. Ale nie wiem, czemu straciłem tyle czasu, aby ustawić ją. I tak ustawiłem niewłaściwą. Pamiętacie, jak mierzyliśmy napięcia? Teraz tutaj powinniśmy wpisać 7,20. W sumie nawet nie wiem, czemu wpisałem 7,19. Ale wpiszcie tutaj wartość, którą zmierzyliście wcześniej. To jest taka nasza kalibracja. Czas na kartę pamięci. W zestawie wraz z aparaturą dostajecie kartę, która jest o małej pojemności, 256 MB. To naprawdę jest niewiele. Osobiście podmieniłem ją na 32 GB. Będę miał możliwość zapisywania własnych ustawień, ustawienia własnych zdjęć. Na pewno też będzie bardziej niezawodna. Tutaj nawet nie wiemy, kto jest producentem tej karty. Uwaga, mało ostrzeżenie. Jak będziecie montowali kartę z powrotem do aparatury, naprawdę zwracajcie uwagę, jak ją montujecie. Zobaczcie, co mi się przydarzyło. Musiałem ją na samym początku rozbierać. Może od razu wspomnę, że warto podczas pierwszego formatowania nowej karty wybrać FAT32. Wszystkie pozostałe formaty umieć działały. Tutaj już nowa karta przygotowana. Po prostu przekopiowałem całe dane z jednej na drugą. Tym razem też zwróciłem uwagę, jak ją wciskam do środka. No i włączamy. Welcome to OpenTX. Wszystko działa.
Throttle warning. Voila. W ostatniej części tego filmu wkleimy sobie folię ochronną. Zobaczcie na to. Zobaczcie, co mi się stało. Drugi raz bym się zastanowił, czy na pewno chcę ją wymieniać. Ona naprawdę mocno tam trzyma. Dość sporo musiałem się napracować, aby zerwać oryginalnie zamontowaną folię. Na moje szczęście w końcu poszło. Czas na nową folię. Zwróćcie uwagę, z której strony macie przykleić do wysiedlacza, a która strona ma być skierowana do Was. Front, czyli do przodu. Jak to już sprawdzicie, dalej postępujcie, tak jak z wysiedlaczem w smartfonie. Czyścicie powierzchnię, wypychacie bąbelki powietrza. I to na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy materiał, zachęcam do lajkowania. Pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Również możecie zasubskrybować. Wystarczy kliknąć w ten czerwony guzik subskrypcji. To tyle. Do zobaczenia.